powstała ta książeczka daleko, bo pod grzbietami śnieżnego Altaju, w maleńkiej mieścinie południowego Sybiru. Jak autorowi przy pisaniu tych kartek, duchowe przestawanie ze Zbawicielem było źródłem najmilszej pociechy i osłodą chwil wygnania, tak życzy gorąco każdemu, co weźmie to dziełko do ręki, by we wszystkich przykrościach i cierpieniach niegdzie indziej szukał pociechy, tylko tam, gdzie jest ona prawdziwa i obfita i niezawodna. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Ksiądz Jan Roztworowski. Obrazki z życia Zbawiciela. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Rozmyślania nad tajemnicami życia Pana Jezusa. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Obrazki z życia Zbawiciela ojca Jana Roztworowskiego. Pierwsi czciciele. Na wschód od Betlejem, nie więcej jak o pół godziny drogi, leży urocza dolina, na której pośród rzędu fig i oliwek rozścielają się łąki. W porze deszczów zimowych pokryte są najbujniejszą zielenią. Pasące się na tych łąkach trzody, o ile noce nie są zbyt chłodne, zimą nocują pod gołym niebem. Tu niegdyś na polach boza zbierała ród porzucone przez żeńców kłosy. Tu pasał owce Dawid, a przed nim jeszcze Jakub. Tutaj i tej nocy czuwali przy trzodach pasterze. Bydło było już w ogrodzeniu, u którego wrót płonął jasny ogień. Pasterze po skromnej wieczerzy gwarzyli u ogniska. Rozmawiali może o spisie ludności, o wielkiej liczbie gości przybyłych do miasta, a może i o przyjściu oczekiwanego Mesjasza. Zrobiło się późno. Pasterze po modlitwie wieczornej otulili się w płaszcze i ułożyli się do snu u ognia. Jeden z nich, który miał pozostać na straży, zaczął chodzić wzdłuż ogrodzenia, aby nie zasnąć. Noc była cicha i uroczysta, jak wieczór świętego dnia. Nad wzgórzami Betlejem jasno świeciły gwiazdy. Nadeszła północ. Pasterz stojący na straży podszedł do ogniska, aby zbudzić swego następcę w czuwaniu. Zatrzymał się i raz jeszcze obejrzał wokoło. Patrzy, aż tu nad wschodnim pagórkiem betlejemskim staje jakby obłok świetlany, który unosi się w górę, potem opuszcza w dolinę i zbliża się ku łąkom. Obłok posuwał się naprzód. Bijące od niego kolisko światła sunęło się po polach i obejmowało jasnym blaskiem coraz to bliższe krzaki i drzewa. Pasterz się zdumiał, woła na towarzyszy, aby wstawali. Światłość potężniała. Cały widnokrąg od zachodu zdawał się gorzeć ogniem. Zaszczekały psy, poruszyły się i skupiły trzody. Pasterze, porwawszy się na równe nogi, chwycili za broń od snu i przez strachu nie wiedząc, co z nimi się dzieje. Jasność otoczyła ich zupełnie. Od blasku nie widać ani płonącego ogniska, ani gwiazd świecących na niebie. Przerażeni i olśnieni patrzyli przed siebie, dłońmi osłaniając oczy. Nagle z samego środka obłoku, skąd biły najsilniejsze promienie,
wyłania się postać otoczona aureolą chwały. Anioł przybrany był w lśniąco białe szaty. Na ramionach miał skrzydła mieniące się barwami tęczy. Nad czołem świecił mu jak gwiazda jasny płomyk ognia. Oblicze miał przecudne, a jaśniejące radością i niewymowną dobrocią. Pasterze struchleli. Nie wątpili już ani na chwilę, że stoi przed nimi anioł Boży, może sam Bóg. Padli na twarz na ziemię i zlękli się bojaźnią wielką. Przez chwilę patrzył na nich anioł z łagodnym uśmiechem. Potem odezwał się głosem miłym i dźwięcznym. Nie bójcie się, bo oto opowiadam wam wesele wielkie, które będzie wszystkiemu ludowi. Łaskawe słowa powoli uspokajały pasterzy. Jeszcze klęczą ze złożonymi rękami, ale ośmielają się już podnieść twarz od ziemi i spojrzeć na boskiego posłańca. Radość i dobroć bijąca z jego oblicza rozprasza resztę obawy. Teraz już tylko nadstawiają uszu, całą duszą wsłuchani w wielką nowinę. Treść poselstwa anielskiego wnika im do serca i zapisuje się głęboko w pamięci. Rozumieją jasno, że tuż obok, w mieście Dawidowym, narodził się im Zbawiciel i że mają iść oddać mu pokłon. Zapatrzeni i zasłuchani klęczą w niewymownej radości, gdy nagle jeszcze cudniejsze zjawisko. Świetlany obłok otaczający anioła jak gdyby rozdziela się w oczach na niezliczone płomienie. Tysiące i tysiące jasnych postaci, równie pięknych jak pierwsza, otacza półkolem pasterzy. Żywy ten wieniec blasku i chwały stoi przez chwilę wokoło, a potem powoli, w dwóch długich szeregach, zaczyna wznosić się w górę. Aniołowie płynęli w niebo, a z góry spływała ich pieśń pełna potęgi i mocy. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Po rosie nocnej, po uśpionej dolinie, popłynęła ta pieśń wesela i chwały, aż usłyszały ją krańce świata. Popłynęła i brzmieć nie przestanie, nawet wtedy, gdy świat skończy się u progu niebios. O jak wytężały się oczy biednych pastuszków, jak biły ich serca, topniejąc od radości i szczęścia. Już wszystko zgasło i przebrzmiało, na ziemi była ta sama cicha noc, a na niebie jak przedtem jasno świeciły gwiazdy. Pasterze klęczeli jeszcze w niemym zachwycie. Powoli jednak przychodzą do siebie i zarazem staje im w pamięci otrzymane polecenie. Mają iść do Betlejem, oddać pokłon narodzonemu Panu w pieluszkach. Decyzja wnet powzięta. Jeden zostaje na straży przy trzodzie, reszta wyrusza w drogę. Biegną szybko ku temu miejscu, gdzie najpierw pokazała się światłość. Stają na wzgórzu, wokoło pustka. Błyszczy tylko słabe światełko przez szparę drzwi dobrze im znanej pustej stajenki. Czyżby to tutaj? Anioł im ogłosił, że narodzonego Mesjasza odnajdą w żłobie. Czyżby oczekiwany wszystkich narodów nie miał innej gospody niż zrujnowaną szopę bydlęcą? Pukają nieśmiało. Wychodzi święty Józef i pyta łagodnie, a życzliwie, czego pragną. Odpowiadają, że dopiero co mieli widzenie anielskie, że anioł im zwiastował narodzenie Mesjasza i kazał im szukać dziecięcia, które gdzieś tutaj ma leżeć w żłobie, owinięte w pieluszki.
Pasterze mówili zdyszani. To jeden, to drugi dorzucał nowe szczegóły. Stoją, czekając odpowiedzi. Święty Józef słuchał w milczeniu. Potem podniósł oczy w niebo. Jemu było jasne, co dla pasterzy było niepojęte. Odpowiada spokojnie, że dobrze trafili, że tutaj leży dziecię. Weszli w mrok stajenki. Józef na przodzie z latarką, za nim po cichu i w świętym skupieniu pasterze. Doszli do skalnej ściany. Opiekun Chrystusowy podniósł latarkę w górę. W rogu żłobu, na garstce siana, spało spokojnie dzieciątko owinięte w pieluszki, a nad nim pogrążona w cichej modlitwie siedziała matka. Głowa przy głowie, pochyleni nad żłobem, patrzyli długo pasterze. Czy jeszcze świeciła im w oczach światłość anielskiego widzenia, czy z twarzy dziecięcia inne, niewidzialne blaski przenikały do serca? Padli na kolana, dziękując Bogu, że pozwolił im oglądać oblicze pomazańca swego. Maryja wzięła dziecię na ręce. Pasterze otoczyli ją wkoło i oddali pierwszy pokłon Jezusowi i Jego Matce. Zaczęła się rozmowa. Proste, a wierne serca pasterzy szybko przylgnęły do świętej rodziny. Jeszcze szerzej, jeszcze dokładniej opowiedzieli wszystko, co widzieli i słyszeli tej nocy. Święty Józef wielbił Boga, a Maryja w radosnym milczeniu przechowywała wszystko w swoim sercu. Na dworze zaczynało już świtać. Pierzchała powoli noc święta. Pasterzom czas było powracać do trzody. Na pożegnanie pokłonili się głęboko dziecięciu i ucałowali jego stopy. Pokornie, a serdecznie rozstali się z matką i Józefem i poszli chwaląc Boga, sercem pełnym światła i szczęścia. Niezawodnie i przez dni następne wracali jeszcze do stajenki pasterze. Wracali już jak dobrzy znajomi świętej rodziny, przynosząc maleńkie ofiary, ubogie i proste, jak proste były ich serca, i zostali przy tej stajence na wieki. Gdzie tylko wigilijna gwiazda oznajmi świętą noc Bożego Narodzenia, gdzie tylko w kościele czy w domu chrześcijańskim zjawi się szopka, tam obok Maryi i Józefa, nad żłóbkiem małego Zbawiciela, stają pasterze betlejemscy, stają ci ubodzy i prości, wybrani ponad mędrców i królów. Prezentowane rozmyślania pochodzą z dzieła Obrazki z życia Zbawiciela, autorstwa ojca Jana Roztworowskiego. Książkę oraz audiobook nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.